cieszę, że zaprosiliście nas Państwo, żeby wspólnie świętować to Wasze i nasze w tej sytuacji święto. Wiecie już, drodzy Państwo, że bohaterem muzycznym dzisiejszego wieczoru będzie Krzysztof Konada. Ale zanim on, pozwólcie Państwo, że będę miała tę przyjemność, żeby przedstawić Państwu tych wspaniałych, przystojnych, młodych, dobrze zapowiadających się muzyków, którzy dzisiaj ze mną tutaj na scenie. Na zestawie perkusyjnym słyszycie Przemka Pacana. Na kontrabasie gra dzisiaj dla Państwa Michał Kawczuk. A na fortepianie Maciej Tuwis. Ja nazywam się Magdalena Kubotek. Będę miała tę przyjemność, żeby dzisiaj tutaj trochę dla Państwa pośpiewać i nie tylko. I przyznam się Państwu od razu, że trochę jestem dzisiaj w kropce. Dlaczego? Dlatego, że z tym materiałem Komeda Perspektywa Nowa podróżujemy już od prawie roku po wielu, wielu miastach Polski i zdałam sobie sprawę w którymś momencie, że nasi słuchacze czy nasi widzowie bardzo często znają te piosenki, które dzisiaj Państwo usłyszycie, ale bardzo mało wiedzą na temat Komedy samego. Więc pozwoliłam sobie pomiędzy tymi piosenkami ułożyć, powiedzmy, no, taką trajektorię informacyjną, która by troszeczkę postać Komedy przybliżała. Ale dzisiaj jesteśmy w mieście Ostrów. I mam takie wrażenie, że jest na tej sali przynajmniej kilka osób, które wie znacznie więcej o samym Komedzie niż ja. Więc proszę mi wybaczyć, jeżeli będą tutaj Państwo słyszeli opowieści, które znacie bardzo dobrze, albo znacie w innej wersji, bo ja znam jakąś wersję wyczytaną, przeinaczoną. Natomiast myślę, że jest jednak wśród nas przynajmniej grono takich, które chciałoby o tym Komedzie trochę posłuchać, bo mam wrażenie, że z tymi informacjami o samej postaci Komedy tych piosenek się słucha trochę inaczej. A więc do rzeczy. Krzysztof Komeda Trzciński żył zaledwie 38 lat. 11 lat z tych 38 poświęcił pracy twórczej. I w ciągu tych 11 lat napisał muzykę do 61 filmów, w tym 48 filmów polskich. Dzisiejszy materiał złożony jest z piosenek, które w dużej mierze pochodzą z różnych filmów, które Państwo znacie. Chociaż Komeda podobno bardzo nie lubił pisać piosenek, bo uważał, że jest to zdrada. Zdrada wobec prawdziwej muzyki, czyli muzyki klasycznej i jazzu. Ale paradoksalnie te piosenki właśnie przyniosły mu największą popularność. Pierwszą muzykę napisał na zamówienie Romana Polańskiego dla etiudy filmowej Dwaj ludzie z szafą. Thank you.
zobacz mai przez magiczny kraj z szatą ludzie dwa dni szydzą z nich lecz szafa do świt jest lekka jak nieznośny pyt i najgorszy kraj już drobnie zna zbyt z szafą ludzie dwa. Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień zgoła. Nawet lubię.
wczoraj, tam, gdzie co noc tak brana. Ja nie skarżę się, nie to nie. Spokój wreszcie mam.